Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami 88. odcinek naszej przygody z grą Assassin's Creed Odyssey. Jesteśmy na wyspie Chios, więc tam gdzie wylądowaliśmy w poprzednim odcinku. No i to już jest raczej zdecydowane, że zostajemy na tej wyspie i wykonujemy wszystkie zadanka, które tutaj są do zrobienia. Więc pierwsze zadanie, które mamy, jest już przed nami. Tak więc mamy uwięzioną kobietę, czterech strażników, no i co? Chyba wiadomo, co trzeba będzie tutaj zrobić. Aha, dobra, czyli tak, najpierw trzeba wszystkich zabić, a następnie będziemy mogli uwolnić więźnia. Ci strażnicy nie robią nam żadnego tutaj wyzwania. To są zwyklaczki, szaraczki. Dobra. Ale musimy i tak spłacić nagrodę za naszą głowę. 560 kilka drachm. Ale jesteśmy nawet bardzo bogaci, więc możemy sobie na to pozwolić. Many thanks to Lex. It's not safe to speak here, though. Meet me behind the temple in Chios City. Okej, uwięziona i wściekła. Dobra, już możemy porozmawiać. A jeszcze nie. No dobra, musimy poczekać, aż ona się zatrzyma. Dobra. Okej, czego ona od nas będzie chciała? No jestem bardzo ciekaw. Blessings to you, Two Legs. I am Zoe, daughter of Artemis. Thanks for freeing me from the Stone Dwellers earlier. Two legs? As opposed to what? Our four-legged brothers and sisters, of course. We are all equal. Our souls are the same. I haven't put much thought into that. You should. We both have animal instincts. I learn new things every day. Who are these people you call stone dwellers? They came from the west years ago and cut down our forests and dug up our earth to build their stone buildings. You seem to be in a tight spot. Looked like you could use a hand. I was outnumbered. No room to run. Now that I'm free, I can plan our revenge against the Stone Dwellers. Our revenge? Who else is involved? My four-legged brothers and sisters, the woodland creatures. We'll have our revenge on the Stone Dwellers who steal from our island. The Stone Dwellers have many weapons and defenses. They won't be easy targets. That's why I need my friends. Will you free them like you freed me? In return for your help, I'll give you my finest bow. Animals should not be caged. I knew we were kindred spirits. My four-legged brethren are held in two camps in the deforested area. Release them all so they may run free once again. Consider it done. No dobra, podoba mi się to zadanko. Dobra, czyli wilki można znaleźć na obszarze Zatoki Obfitości na Chios. Kilka z nich siedzi w klatkach w obozie Antigenes i niektóre przetrzymywane są w obozach Drwali. Czyli kilka tych wilków będziemy musieli znaleźć. Dobra, czyli najpierw Zatoki Obfitości. Aha, czyli tutaj jesteśmy już. Wilki można znaleźć na obszarze Zatoki Obfitości na Chios. Kilka z nich siedzi w klatkach w obozie Antigenes. Czy to jest ten obóz? A nie, to są ruiny. No dobra, i tak musimy obczaić sobie te pytajniki. Więc pójdźmy do najbliższego. O, a i tak jesteśmy blisko celu, tak więc tak jest. Dobra, okej, mamy już ten obóz Drwali, do którego właśnie się udamy. This must be the logging camp. Where could the cages be? No, gdzieś na pewno będą. Dobra, mamy tutaj tylko jeden skarb do znalezienia. Skarb już mamy zaznaczony. Dwa wilki również. A trzy nawet tutaj są. Kurde. I co, nie słyszał mojego gwizdnięcia? No dawaj, gościu. Zapraszam. Dobra, nie damy rady, więc trzeba będzie użyć tego ataku.
wolves will want blood once released. I should be careful. Dobra, mamy chyba jeszcze tylko dwóch strażników. O, jesteśmy blisko celu następnego. Czyli tam pewnie, tak? Dobra, tam się zaraz udamy. Teraz ty, gościu, pozbędziemy cię życia. Dobra, i tego już można normalnie załatwić, myślę. No i dobranoc. Dobra, pouwalniajmy te wilki. Easy, four legs. I'm a friend. Aha, bo one jeszcze mnie tutaj atakują. Ja myślałem, że one będą przyjazne, nie wiem czemu. Nice, four legs. Don't bite. I'm here to free you. No, moglibyście jakoś tutaj odwdzięczyć się za to, że zostaliście uwolnieni. Dobra, czyli obozowisko Drwali ukończone, trzy wilki uratowane. Kurde, no ale nie będziemy ich zabijać. Ale wiecie co możemy zrobić? Możemy sobie go ogarnąć jako nasze zwierzę, nie? Dobra, i teraz kop. Syk. I dawaj go. No. A, patrzcie, nie mogę go sobie wziąć jako swojej zwierzyny. A to ciekawe też. Dobra, tak więc przed nami kolejny obóz. Więc tak, jeszcze raz Ikaros musi nam powiedzieć, gdzie wszystko się znajduje. A tutaj coś jeszcze się dzieje. Tam jakiś skarb jest, dobra. Tutaj mamy dwa skarby do znalezienia. Okej, okay, kilku strażników śpi. Dobra, najpierw tego trzeba zabić. A tamten coś zauważył. Dobra, my zajdziemy go może od tyłu. Okej, strażnicy też wyszli z nory, ale mamy też najemnika, kurde, trzeba spłacić znowu naszą głowę. Dobra. I teraz tak, fajnie by było też tego wilka teraz uwolnić. I on by się zajął tutaj strażnikami. Dobra, może spróbujemy. O, ten poszedł, więc super. Dobra, dawaj wilku. Okej, oni sobie niech tam walczą. Bardzo dobrze, my w takim razie możemy podejść sobie do kolejnego wilka. O, i do skarbu. Dobra, tamten nas niby zauważył. A, i wilka się już pozbyli. A, już mnie zauważyli. Czy nie? A, nie. Dobra. Aj, kurde, nie zdążyłem. No dobra, dawaj go. Okej, okay, wilk też uwolniony. Ale on mnie tutaj, kurde, widzi. No dobra, fajnie, że wilki są wolne, tylko że nam kilka z nich nie żyje. Dobra, teraz ten drugi skarb gdzieś tutaj był. Dobra, chyba tutaj, nie? A nie. No jeszcze, aha, tutaj u góry jest, dobra.
Okej, okay, czyli tą miejscówę też już mamy zaliczoną, już nawet tutaj wszystkich nie musimy zabijać, więc tak, teraz wracamy do łowczyni, aby zakończyć to zadanie. I've done what you asked. Your family is free. Many thanks to you, warrior of Artemis. You're worthy of this bow. May the whole world know of your deeds. I'll make the most of it. No dobra, zadanko wykonane, uwięziona i wściekła. Idziemy po kolejne, więc teraz najbliżej nas będzie to zadanie zakładnicy. Thank the gods, Amistios. What's wrong? My husband's been murdered, and my two sons taken. Bandits have taken over our farm in the Forests of Tears, and I fear they'll turn them into slaves. Bandits typically move from place to place. They don't own farms and take slaves. You're right. That farm wasn't always ours. We paid the bandits for it. And when we couldn't keep up the payments... Bandits are murderers and thieves. What did you think would happen? Still, a farm for the lives of my family. I'll do anything to get them back. Bandits don't care about what's fair. I can see that now. You sure there's nothing else you should tell me? Yes. I'm sorry I tried to hide the truth. I'll find a way to repay you, if you can bring me back my sons. I will help, but you should think twice before making deals with bandits in future. Praise Athena. I will. Thank you. Where can I find your farm? Our Mastic farm is to the south of town, in the Forest of Tears. Where would the bandits have taken your boys? When the bandits freed me to collect their drachmi, my sons were locked up on our farm. One's in the house, and the other's in a supply hut out back. These bandits, what kind of deal did you make with them? They would find us a farm to work on, and we'd share the profits with them. But then we found out the farm wasn't abandoned, and the bandits had killed the previous owners. These bandits, how many are there exactly? It all happened fast, but I'd say they were 10. I'll go to your farm and see what I can do. Please hurry. Deal with the bandits and save my boys before it's too late. No dobra, zadanko. Nowe zakładnicy, więc 721 metrów stąd jest ten gaj mastykowców. Czyli aż tutaj musimy się dostać. No dobra, w takim razie widzimy się najpierw tutaj. No i synchronizacja tego miejsca, tak więc teraz zobaczymy sobie południową część tej wyspy Chios. Tak więc jesteśmy na sporym urwiskiem. I jeszcze 240 metrów w tamtą stronę. Tak więc oddamy sobie skok wiary, no i widzimy się na miejscu. Aha, dobra, czyli zeskoczyliśmy tutaj z tej góry, z tej opcji synchronizacji. I teraz tak, gaj mastykowców leży w południowej części Chios, tuż pod płaczącym lasem. Jeden z synów przetrzymywany jest ze wschodniej części. I jeden z zachodniej. Dobra. Już widzimy jednego z synów. Czyli drugi będzie po drugiej stronie. Pewnie tam. Dokładnie. Dobra, no to już mamy ich zaznaczonych, tak więc teraz pójdźmy ich uratować. A, czyli tak, trzeba zniszczyć zapasy, trzeba znaleźć skarby. O, ten gaj to całkiem rozległe miejsce jest. Dobra, i jeszcze szukamy jednego zapasu. Bo podejrzewam, że dwa będą w tamtej części. No dobra, tutaj chyba nic więcej i tak już nie ma. Okej, czy zaczniemy od tego spichlerza? Nie wiem, czy oni się tutaj nie zlecą, no ale spróbujmy. No i dobra, niby dostaliśmy tutaj teraz do paska najemników. To, że spaliliśmy te zapasy wojenne, ale skąd oni wiedzieli, że to ja? Drop up!
Dobra, coś tam się już dzieje. Coś niby wiedzą, że ktoś tutaj zabija swoich, nie? A, już mnie zauważyli. Dobra, idziemy na nich. Łuczników zabijemy zwykłymi atakami. Dobra, i ostatni chyba. Pięknie. Dobra, wszyscy tutaj zabici. Teraz wystarczy tylko pozbierać sobie to, co zostało. Pierwszy syn uwolniony. Co tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy jakiś skarb. Dobra, skarb jest już nasz, tak więc jeszcze zajmijmy się tymi zapasami. Tutaj już nic innego nie mamy. Tak jest. A jednak. Coś się mi tutaj pokazało. A, tam jakiś skarb, ale to chyba nie jest skarb w tym miejscu, w gaju mastykowców. Tak więc dobra, idziemy teraz ten spichlerz rozwalić. Czy dorzucę stąd? Nie. Dobra. Teraz powinien się już spalić. A jednak jeszcze nie. Dobra, teraz. Też nie, kurde. A jest. Dobra. The sun must be in there. A, i już najemnik jest nami zainteresowany. Szybciutka spłata. Pięknie. Ale tak mnie ciekawi, to kto teraz niby nas zauważył, że te zapasy paliliśmy? I zgłosił to, nie? Przecież nikt tutaj, nikogo nie ma, nikt tego nie widział. Zastanawia mnie to tak troszeczkę. Dobra, drugi syn jest już bardzo tutaj niedaleko, 60 metrów jeszcze. Dobra, ale tutaj jeszcze nie wiemy nic, co się dzieje. Mamy już kilku strażników, widzę. Dobra, tu jest też ten ostatni spichlerz. O, tutaj mamy nawet więcej strażników. Bandytów. Dobra, chyba też wbijamy w nich. Skurczy syny. Oho, to jest kurde dobra, dobra śmierć, dobre zabójstwo. Dobra, piesek nam tutaj został, ale piesek nie atakuje nas, więc go zostawimy na razie. Kurde. Dobra, czyli gdzie jest ten syn? Tutaj. I co? Pies zacznie atakować? Ale jeszcze najemnik tutaj chyba zaraz przyjdzie. Się zainteresuje. A ja jeszcze muszę ten jedne zapasy wojenne ogarnąć. Aha, i możemy stąd już wracać. Czyli tak, spłaćmy sobie. Pięknie, a tutaj jeszcze mam jakiś znak zapytania.
Więc tak, ja do tego znaku sobie sam podejdę. A my widzimy się przy tej rolniczce, gdy będziemy już zwracać zadanie. No i pięknie, lokacja zakończona, gajma stykowców skończony. Jeszcze tylko zobaczmy ile doświadczenia. 5300, ok. I see your sons made it back to you, and those bandits won't bother you again. The farm is yours if you still want it. Praise Athena! My sons are both safe and sound. Thank you, Mistios. No tak, ten cały gaj jest wasz, ale tam już nic nie ma, bo wszystko zniszczyliśmy. Dobra, ale matka jest zadowolona, że dziecko jest z nimi. Tutaj mamy jakieś nieodkryte miejsce i zadanko, ukłucie zazdrości, więc teraz tam się udajmy. 180 metrów, no to bardzo blisko. Aha, czyli to będzie port. A w porcie właśnie zazwyczaj siedzi nieprzyjaciel. Tak więc zobaczmy. Stocznia Bupalus, ja pierdolę. Dobra, ale to nie jest tutaj obszar nieprzyjaciela. A więc dobrze, nie trzeba z nikim walczyć. Podejdźmy sobie bezpośrednio do zadania. Tylko, że tutaj jeszcze mamy dwa skarby jakieś do znalezienia. Jest pierwszy. I drugi co, gdzieś tutaj? O, jest. Aha, dobra, od razu zaczną nas ścigać za to. Kradzież. I co, będą mnie atakować? Cywile? No, bardzo możliwe. Dobra. A nie, dobra, nikt mnie nie atakuje, elegancko, stocznia jest zaliczona. I idziemy teraz już do zadanka. Can I interest you in some lumber for your ship? That's a lot of chopped trees. The lumber would be a fine addition to any ship. Everyone knows the finest lumber comes from Chios. But the Malacca in charge of Lesbos keeps trading our product with other city-states. He's gaining influence and we are losing profits. Leaders have a duty to serve their people and their land. Agreed. This leader is guided by self-interest and greed, pure and simple. Then he is no leader. Exactly. And if we remove the source of the problem will disappear with it. The people of Lesbos deserve to benefit from its resources. Can I hire you to help? I can take care of the problem. Where can I find the leader of Lesbos? He lives in Mytilene. When he's not at home, he's inspecting the troops in the fort or praying to his chosen god. You know, anything to avoid real work. Lesbos is a bountiful place. Why does the leader use all of Chios' resources? Damned if I know. We keep chopping down all our trees and killing all our animals for Mytilene. Soon we won't have anything left. I'll remove the problem in Mytilene for you. When you're finished, I'll send the reward to your ship. No, drewna nigdy za wiele, tak więc weźmiemy sobie to zadanie z miłą chęcią. Zabij przywódcę skamieniałych wysp. 2500 metrów stąd. Czyli no, na tej wyspie Lesbos, na której nas jeszcze nie było. A, proszę, czyli zabij przywódcę skamieniałych wysp. To też jest czciciel, na którego mamy już zlecenie. Dobra, no więc tam sobie pójdziemy na pewno, ale myślę, że później. Teraz skupmy się jeszcze na zadaniach na tej wyspie. Więc tak. Tutaj mamy kolejne zadanko, ale za chwilę sobie tam pójdziemy. Na razie myślę, żeby tak, polecieć sobie tutaj do portu, ogarnąć to nieodkryte miejsce synchronizacji i to samo zrobić tutaj. Więc pooglądamy sobie troszkę krajobrazów teraz. No i pierwsza synchronizacja, więc zobaczymy sobie tutaj głównie wodę. A, i tutaj też mamy ruiny i to też jest niezbadany teren. No to myślę, że ten pytajnik zrobimy sobie razem teraz.
zobaczymy, co to jest. Czy to będzie obóz bandytów, czy to będzie miejsce legendarnego jakiegoś zwierzęcia. Zobaczymy. Znaczy legendarnego może niekoniecznie, ale... ale zobaczmy. No, zrujnowana świątynia Ateny Poliuchos. Dobra, co tu się dzieje? O kurde. Dobra, sporo tutaj widzę, mamy nieprzyjaciela. Ale żadnego kapitana, nikogo w sumie potężnego. I should stay hidden if I don't want to fight. Dobra, lecimy. Tak jest. O kurde. Patrzcie, jak walczy o życie, ale już koniec. Pięknie, dawaj następnego. Cyk. Czy to już wszyscy? Chyba tak. Więc tak, mamy skarb. I jeszcze starożytna tabliczka. A gdzie ona jest? Na pewno nie tutaj. Czekajcie, przelecimy sobie tutaj bliżej. Tutaj gdzieś na pewno będzie. O, właśnie. Dobra, też przyszedł najemnik. Szybciutko spłacimy zlecenie. 186 tysięcy drachm mamy, więc myślę, że nam na razie spokojnie tyle wystarczy. Dobra, tak więc to już mamy zaliczone. Więc teraz lecimy tutaj. No i mamy tu prawie identyczne miejsce. Również sporo wody. No spoczko. Nie ma lipy, myślę. Dobra, więc to też mamy już ogarnięte. I teraz tak, wracamy na mapkę. I co teraz? I tutaj też mamy niedaleko jakieś jeszcze niezbadane miejsce, więc teraz sobie tam szybko pójdziemy. 122 metry. I to jest jakiś grobowiec chyba. No, na pewno jakaś jaskinia. Wejście ma takie, wiecie, widać z daleka, że ktoś włożył sporo pracy, żeby to zbudować. Tak więc to na pewno zwykła jaskinia nie jest. A właśnie, kamienna mogiła. Mamy tutaj starożytną stylę do znalezienia. Okej, okay, już mamy zaznaczoną. No to wejdźmy sobie do środka i zobaczmy, co tu się dzieje. O kurde. Ciemno. Okej, okay, już ogarnięte. O kurde, ile skorpionów. Aha, czyli tutaj trzeba będzie to wszystko poprzesuwać. Z tej strony jeszcze tego nie złapię. No ale to już wystarczy, żeby się przecisnąć. Dobra, idziemy dalej. Czyli co, tutaj pusto. Więc w tę stronę, aha, już jesteśmy. Dobra, czyli ciężko nie było. Dobra, miejsce mamy już zaliczone. Zobaczmy, co tutaj się dzieje dookoła, no i weźmy ten skarb. Dobra. No i możemy ruszać dalej, ale moi drodzy, widzę, że czas odcinkowy nam się kończy. Więc w przyszłym odcinku dalej będziemy kontynuować podróże po tej wyspie Chios. Bo tak tutaj miejscowi wypowiadają nazwę tej wyspy. Więc tak, mamy jeszcze dwa zadanka. No i jedno na wyspie Lesbos.
Więc myślę, że to sobie wykonamy w następnym odcinku. Tak więc spotykamy się tutaj przy zadaniu Żądanie Artemidy. Moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano.